Hej, ja jestem Nefezor, a to jest poradnik do handkajtowania na Spellbreakerze. Zaczynamy od gearu. Ja używam full magii seta, czyli to jest Precision, Vitality i Healing Power w Major stacie. Tutaj zależy nam przede wszystkim na tym, żeby mieć dużo zdrowia i dużo Healing Power, żeby te handy wystać. Superior, Rune of Defender dają nam trochę toughnessa, co też pomaga. Tutaj też trzeba pamiętać, żeby zawsze przed fightem zaznaczyć na czacie, dać znać tankowi, że macie 1175 toughnessa, no bo jak macie więcej niż tank, no to po prostu Deimos będzie za wami latał, a nie o to chodzi. I to jest bardzo fajny bonus na szóstce, 10% max HP i leczymy się za 5% maksymalnego zdrowia przy blokowaniu ataków, a tutaj mamy dość sporo bloków na tym buildzie, więc bardzo fajnie to działa. Na broniach mamy mackę z Sigilem of Renewal, który leczy nas przy słapie, i tarczę z Sigilem of Energy, który odrespia nam Endurance'a przy słapie. Build, który będziemy używali, to Defense, Discipline i Spellbreaker. Defense głównie pod redukcję obrażeń i pod redukcję cooldownów, tutaj też mamy regenerację. Discipline mamy pod banery. To się niedługo zmieni, bo mają reworkować te banery i już nie będą na 10 osób. Zobaczymy, jak to będzie, no ale na razie jak to działa, no to gramy. No i Spellbreaker głównie pod full counter. Na spellach mamy dwa stanse. Jeden pod heala, to jest bardzo fajny heal, który zamienia otrzymywane obrażenia na healing. Po prostu leczymy się z tego bardzo mocno. I jest jeszcze Endure Pain, który też blokuje obrażenia. Ja z tego bardzo rzadko korzystam. Im bardziej się wyrobicie, to możecie sobie zamienić to na jakiś inny spell. Na przykład na Throw Bolas, żeby przytrzymywać Pride albo coś takiego. To już zależy od was. I są trzy banery. No wiadomo, jeden pod Strength, drugi pod Discipline, żeby dawać te buffy. I Battle Banner to jest zajebista sprawa pod leczenie sojuszników. Jeśli się wywalą od Blacka albo od czegokolwiek, jesteście w zasięgu, rzucacie taki banner i wskrzeszacie taką osobę bądź osoby. Zanim przejdziemy do części praktycznej, chciałbym wspomnieć, że nie kajtowałem na tym secie, tylko na tym. Są to żółte itemy magii bez run i sigili. Zrobiłem to z tego względu, żeby nie było takiego poczucia, że ten build jest wymagany do tego, żeby kajtować. Także nie potrzebujecie kompletnie ascendów. Runy Defendera są tylko z crafta, więc nie każdy może mieć do nich dostęp, żeby zdobyć recipa i matsy na nie. A na przykład taki Sigil of Renewal trochę kosztuje na trading poście, więc można sobie to pozmieniać. Set Exotic na magii nie jest aż taki drogi, możecie do tego wrzucić runy Floka, tam macie dodatkowy healing i HP bez toughnessa, więc wtedy też nie martwicie się, że złapiecie agro Deimosa, a na Sigile możecie wrzucić na przykład jakiś tańszy Energy Sigil pod swapa na Endurance i tyle. Ok, sprawy organizacyjne mamy załatwione, także przejdźmy do tego, jak handkajtować na Spellbreakerze. W momencie, jak pęknie ostatni łańcuch, wyrzucamy banery i idziemy na krawędź. Po wyrzuceniu banerów musimy uważać na cztery rzeczy. Na handy, na mindcrasha, na debuffa po mindcrashu i na to, żeby nie spaść. Do handkajtowania niezbędne są nam cztery spele: dwójka, piątka, F2 i szóstka. Siódemka sytuacyjnie, jak jest nieciekawie, możecie rzucać, no ale zobaczycie, że ja jej praktycznie nie używam. Pojawia się pierwszy hand, zostawiamy go. Tutaj timingi są bardzo ważne, bo te handy się będą pojawiały co sekundę, także pierwszy hand się pojawia, on nie bije, dopiero w momencie, jak pojawi się drugi, ten hand, który się pojawił jako pierwszy, zada obrażenia. Więc dopiero w momencie pojawienia się drugiego handa chcemy wcisnąć dwójkę. Potem od razu naciskamy F2, żeby przyblokować kolejne dwa ataki, czyli trzeciego i czwartego handa. Będą dwa evade'y i z piątego chcemy idealnie wydodżować. Teraz mamy 5 sekund luzu. Czekamy na pierwszego handa. Dwójka, F2, dwa razy evade i dodge. W momencie, jak pojawia się mindcrash, wszyscy się chowają do bańki, my nie możemy się ruszyć, od tego mamy piątkę. To jest bardzo długi blok, możemy się poruszać przy okazji. Nie otrzymujemy przez to obrażeń, ale otrzymujemy debuffa, który będzie nam co sekundę zabierał HP i tutaj się przydaje spell na szóstce. Bardzo łatwo jest od tego się wywalić, ten spell na szóstce wykorzystujemy tak, że wchodzimy w stack handów i się wyleczymy do 100%. Jeśli macie możliwość, wyczekajcie tego heala, bo debuff trwa 10 sekund, a wasz heal tylko 4. Idealnie jak użyjecie tego heala pod koniec, jak ten debuff się już będzie kończył, wyleczycie wszystkie obrażenia zadane przez ten debuff. Pamiętajcie, że na handkajterze zawsze chcecie być osobą najdalszą od bossa. Czasami będą takie sytuacje, że ktoś wejdzie w blacka, tank wtedy będzie szukał jakiegoś wolnego spota, żeby się przesunąć z bossem i najprawdopodobniej taki wolny spocik będzie gdzieś w waszych okolicach. Wtedy jak widzicie, że tank się zbliża do was,
starajcie się przesunąć, zareagować, przejść w inne miejsce, żeby dalej handkajtować, robić swoje i żeby troszkę ułatwić tam stanie z tym bossem, dopóki ten black nie zniknie. Idealnym momentem na wyrzucenie banerów podczas walki jest spawn 5. handa. Wykorzystujemy te 5 sekund luzu, robimy dodge'a do przodu, wyrzucamy banery i wracamy się na krawędź. Uważajcie na handy, które będą się wracały w stronę Dimosa po tym, jak wasza grupa wyjdzie z greena, bo bardzo łatwo się od nich wywalić. Wystarczy je przedodżować albo po prostu odejść. Po zbiciu bossa do 10% zostaniemy przeteleportowani na dół i na dole także musimy handkajtować. Uczulam tylko na to, żebyście nie stali na krawędzi, z tego względu, że Dimos ma odpychające ataki. Najlepiej jest się ustawić mniej więcej na środku i tak będziecie wystarczająco daleko, żeby łapać na siebie handy. I taki mały protip ode mnie na koniec, jeśli wywalacie się i nie wiecie od czego, może być tak, że po prostu na arenie jest już w waszej okolicy tyle handów nastakowanych, że ich po prostu nie widać. Wtedy wchodzicie sobie w opcję, zmieniacie charakter model limit na medium na przykład i powinno być ok. Jeśli byłyby jakieś pytania, piszcie w komentarzach, wbijajcie na Discorda i na Twitcha, linki będą w opisie. Do następnego, hej!